Dobry, cześć. O, cześć, bardzo, bardzo dobrze i już mam nadzieję, że mnie pamiętacie, bo ja bardzo dobrze. Część z Was niestety jeszcze nie poznałam, ale generalnie, tak jak powiedział Michał, zajmuję się zabezpieczeniem społecznym zawodowo i obrazy mam tylko jako hobby, więc dzisiaj nie będziemy mówić dużo o Brazylii, choć pewnie kilka słów padnie na ten temat. Tylko dzisiaj sobie postanowiliśmy, kiedy ustalaliśmy plan szkoły letniej, żeby porozmawiać o zabezpieczeniu społecznym. Ponieważ część z Was już znam, wiem też, że siedzi tu dużo ekspertów, prawników, którzy pracują na co dzień z prawem pracy, które łączy się rzecz z prawem zabezpieczenia społecznego i pracują w takich instytucjach, kancelariach i miejscach, w których mają z tym na co do czynienia, więc być może dla części z Was będzie to wszystko oczywiste, ale myślę, że nie dla wszystkich. A te zajęcia wymyśliliśmy trochę dlatego, że w debacie publicznej o zabezpieczeniu społecznym najwięcej oczywiście o kwestiach emerytalnych, rentowych, o różnych rodzajach zabezpieczenia społecznego często się mówi i często mówi się rzeczy, które są trochę niezgodne z rzeczywistością. To znaczy operujemy jakimiś stereotypami, nie bardzo do końca wiedząc, jak to naprawdę funkcjonuje. Też instytucje, które się tym zajmują, nie są w Polsce bardzo popularne, jak wiemy, zresztą będziemy o tym dzisiaj też rozmawiać. I taki mam pomysł, żebyśmy wszyscy rozmawiali i żebyśmy trochę tych mitów próbowali obalić, aczkolwiek też nie chcę mówić, że zabezpieczenie społeczne działa świetnie i wszystko jest okej, bo nie, ale jako osoby o takiej bardziej socjaldemokratycznej proweniencji może spójrzmy na to troszkę z innej strony. Zacznę od tego, że mam konto na Facebooku, jak wielu z Was i wiele. I tam jest taka jedna dziewczyna, którą bardzo lubię śledzić. Ona ma tak samo na imię jak ja, ale to nie dlatego ją śledzę. Nazywa się Janina Daly, może część z Was kojarzy. Ona jest pracowniczką uniwersytetu w Dublinie i bardzo zabawnym językiem pisze. I akurat tak się zdarzyło, że kilka dni temu napisała coś, co bardzo pasuje do naszego dzisiejszego spotkania, więc proszę bardzo, akurat była w Polsce i miała spotkanie z Służbą Zdrowia. Która to instytucja, z tego co czytam, cieszy się jedynie umiarkowaną sympatią, co oznacza mniej więcej tyle, że gdyby Polska Służba Zdrowia miała konto na Twitterze, to raczej nikt by nie swajpował w prawo, no chyba że ZUS. No i to już mówi też o tym, że nie wiecie, jak działa Twitter, nie? Absolutnie. Jesteś moralny. Dzisiaj mam zwyczajne zajęcia, więc zaczęłam od Twittera. No. Okej, okay. Więc generalnie rzecz biorąc, chciałabym porozmawiać o tym, to znaczy, to jest prawda, bo jak sobie zaraz pokażemy badania opinii społecznej, CBOS robi takie badania o różnych organizacjach, też o związkach zawodowych, czy są ludzie lubią, czy nie, czy uważają ich pracę za słuszną, czy nie, to oprócz tego, że ludzie generalnie poza Solidarnością praktycznie nie mają pojęcia, że są inne związki zawodowe w Polsce, OPZZ, FZZ, albo innych na tym wspomnę, to, no to ta ocena jest dosyć negatywna, także niestety związków zawodowych, no ale jak wiemy, także zaczniemy od takiej rzeczy, że generalnie miały być takie karteczki, mieliście je przyklejać, ale nie ma karteczek, więc ja będę sobie zapisywać, tak z czym Wam się zapisaliście numer do PTPA? Koniecznie. Głośniej to są. Żeby się nie skupić. No, więc moje pytanie jest do Was takie. Co właściwie wiecie o ubezpieczeniu? Co to jest pracownik ZUS-u proszony jest o mniejsze udzielanie się, ponieważ wie wszystko? Nie wiem, już 4 lata nie ma doświadczenia. A pensję nie wiem, a nie chcę mówić, ale od 4 lat to prawo ZUS rośnie. Przypadek, nie sądzę. Nie, ale tak poważnie. Jakie macie skojarzenie z ubezpieczeniem społecznym, z zabezpieczeniem społecznym? Z czym mam się tylko ja? Bogactwo. Na zasadzie kasy? Zapisuję. Złodzieje. Złoto. Willami. A znacie taką stronę i owoc żywota twojego? Jezus. Złodzieje, no dobra. Owoc żywota twojego Jezus. Tak, owoc, dobra. Na górze, bo to mam. Skomplikowany i nieczytelny przepis.
Niedawno pracownicy ZUS-u mieli szkolenia z prostego języka. Tylko ZUS-u mają pracownię prostego języka Uniwersytetu Warszawskiego, bo to, żeby listy kierowane do obywateli... Właśnie mi się z tym listem zrozumiałem. Większość, ja nigdy nie dostałam z tym ZUS-u, nie wiem dlaczego, ale większość osób dostała ostatnio list. Albo jak to 35 plus dostali też wymierzoną już emeryturę przyszłą na podstawie... Dobra, skomplikowane niż te przepisy, więc to się zmienia, ale jak pokazują, nie wypadza. Ja bym dodał jeszcze obowiązkowo. Obowiązkowość? Obowiązkowość. Napisałbym jeszcze powszechne, ale to zbliżmy z takim zapytaniem. Może jeszcze napiszmy Bismarck. O Bismarcku nie będziemy dzisiaj rozmawiać, Czy skojarzenie z tym, że panie, które w ZUS-ie na Rejmonta we Wrocławiu obsługują petentów, są bardzo miłe i kompetentne, jest na temat? Tak. To ja właśnie mam czas. No ja się bardzo cieszę, bo już nic... To bym potraktowała jako pozytywną rzecz, ale to jest... Jak to nazwać? Dobra, pozytywna obsługa, fachowa. No, ja tak bym to nazwał. Przynajmniej tak jest moje doświadczenie. Moje też. O! Lekarz orzecz. To nie mają pamięć. No dobra, mamy tak z tych pozytywów spojrzymy. Mamy pozytywną fachową osobę na Rejmonta we Wrocławiu. Tak, na Bydgoszczy też. Powiem wam, że na odcinek w Warszawie też dają radę, ale generalnie... Na Śródmieściu też nie tylko. Tam pod Kutą, tak? Taka spróbnicza? Tak. Pozytywów? Dziękuję. Z pozytywów to może poza mają bardzo fajne budynki, wszędzie klimatyzacja, Ja będę musiał zabierać głos, no. To sam musi odbywać się dalej. A wy myślicie, że te budynki ze składek były finansowane? No na pewno. Z pozytywów to nie pamiętam teraz dokładnych cyfr. Tak, przepraszam. Ale ZUS ma większą stopę zwrotu inwestycji niż prywatne. To jest bardzo ważne i cieszę się, że zostało powiedziane. Waloryzacja składek jest bardziej korzystna niż jakikolwiek. O szkoda oszczędnościowych, gdzie bardzo dobrze, że został powiedziane. A ja to jest ale to jest dzieje, czy można powiedzieć, Jeżeli chodzi o klimatyzację i tak dalej, to właśnie jakieś dwa tygodnie temu walczyłem z dyrektorem ZUS-u, żeby wcześniej ludzi wypuszczał i nie było klimatyzatorów, a były pomary, gdzie było nasłonecznienie około 34 stopni. A gdzie ty byłeś, Sebastian? U mnie w oddziale. A u nas jest człowieku klimatka. No to jaki to jest? I te cholerne marmury. A poza tym ci powiem szczerze, że jak klimy nie ma, to i tak jest zimno od marmur. Ale jak to... Bardziej teraz już pozytywne, faktycznie widać zmianę, jeżeli chodzi o zakład tego złożenia społecznego, że idzie ku lepszemu. Natomiast jeżeli chodzi o pracowników i pewien system, natomiast biurokracja nadal jest pozytywna, taka sama, jaka była poprzednio. Tak się starają, nie, ale faktem jest, że kilka dokumentów dotyczy tego samego, trzeba 3 albo 4 razy zrobić to samo. Nie, to jest od sprawy, ale to mówię ogólnie, że biorąc, że jak mam Jedna z okradło oczu, a więc co ma? Co ma?
Tylko że firma
mama jest z jego kraju pochodzenia, więc to wszystko się komplikuje. Ten przykład, którym podałam, generalnie zasada Lex-Loci Laboris, czyli tam, gdzie się pracuje, ale jest bardzo dużo wyjątków i bardzo dużo też nawet orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. A jedynie? Bo to jest naprawdę trudna dziedzina, a ludzie ulegają wypadkom przy pracy. Ludzie muszą odkładać składki, ludzie gdzieś płacą podatki, to już nie jest kompetencja ubezpieczeń, ale generalnie rzecz biorąc, pracownicy nie jadą opalać się na plaży, tylko mają obowiązek ustawowy i nie wpływa to na sytuację emerytalną, ponieważ to jest finansowane z zupełnie innego budżetu niż Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, czyli nie ze składek, tylko z budżetu państwa, który przewiduje na takie rzeczy co roku w swoim ustawie budżetowej odpowiednie pieniądze. Więc takie stereotypy też są, że pracownicy ZUS marmurowych budynkach chłodnych albo jak jest im już bardzo chłodno, to jadą do ciepłych krajów. To nie do końca tak funkcjonuje, no chociaż na pewno są jakieś patologie, nie chcę mówić, że ich nie ma. Generalnie rzecz biorąc, to jest trochę też tak, że zabezpieczenie społeczne to jest taka definicja, oczywiście nie chodzi o to, żebyśmy ją mieć, ale ta definicja pokazuje, że zabezpieczenie społeczne to jest zagwarantowanie obywatelom pewnego poziomu życia w razie wystąpienia tak zwanego ryzyka socjalnego, czyli na przykład jeżeli ktoś nagle się stanie bezrobotny, albo będzie mieć dziecko i nie będzie mógł pracować i jest tych ryzyk socjalnych dokładnie 9, i te instytucje muszą mu zagwarantować jakiś poziom w danym kraju możliwy. I ta definicja jest tu przeze mnie przytoczona dlatego, że to nie muszą być tylko instytucje publiczne, ale mogą być też prywatne. Generalnie rzecz biorąc, lepiej jest pod każdym względem, jeśli są to instytucje publiczne, będziemy być może na koniec, jeśli starczy czas, rozmawiać o emeryturach i proponowanej ustawie, która będzie w rzucie prawie 1 stycznia o pracowniczych planach kapitałowych. To są plany emerytalne, którymi wszyscy będziemy objęci najpewniej, ale to pokazuje, że to nie musi być tylko i wyłącznie system publiczny, czyli nie tylko ZUS i NFZ takie rzeczy musi organizować. O prawie mieliście pewnie dzisiaj dużo rano i zdaje się, że te zajęcia były bardzo ciekawe, szkoda, że jednak nie było. Ja chcę tylko pokazać, że zabezpieczenie społeczne jest też prawem uważanym za prawo człowieka, druga generacja praw człowieka. Tutaj to przywołuję dwie rzeczy. Powszechną deklarację praw człowieka z 1948 roku, która w 22 artykule ma taki zapis, że każdy człowiek ma jako członek społeczeństwa prawo do ubezpieczeń społecznych. Konwencja 102 MOP to jest konwencja o minimalnych standardach zabezpieczenia społecznego, którą Polska ratyfikowała w 2003 roku. Nie musimy wszystkich przepisów tej konwencji, ale większość musimy przestrzegać. Artykuł 67, 69, 71 polskiej konstytucji, który jeszcze obowiązuje w tej wersji jako mamy, także gwarantuje prawo do zabezpieczenia społecznego, ale oczywiście poziom i jak to jest realizowane już jest ustanowione w ustawach szczegółowych. To tylko tyle, jeśli chodzi o takie kwestie prawne. Teraz takie pytanie, no właśnie, może zanim przejdę do następnego slajdu do Was. No, czy myślicie, że ubezpieczenie jest dobrą formą społeczną, czy nie? Właściwie czym jest ubezpieczenie? Wszyscy płacimy składki? Jest konieczne. Konieczne. Zło. Ma swoje dobre strony i złe. Dokładnie. Czyli co, pewnie złą stroną jest przymus ubezpieczenia? Na przykład jest Waszym zdaniem złą stroną. Właśnie jest dobrą, bo po to jesteśmy w tym państwie, żeby na nie ułożyć, a także na siebie, tak? No, oczywiście wszyscy mówią, że mamy indywidualne konta, ale my na to ułożymy, ale bardzo mało z tego korzystamy. Ale to nie jest dobre. To jest dobre pytanie. Jak nas wcześniej trafi szlak, to inni skorzystają. Czy ja nie znam osoby, która kiedyś nie korzystała z SUS-u, wiadomo, że możemy się znaleźć nad wysokością, za chwilę pogadam o tym, ale mamy w Polsce 38 milionów obywateli. Ile osób w tej chwili korzysta z ZUS-u, wiecie? Ilu jest na przykład emerytów? 5,5 miliona, 2,5 miliona rencistów. Ile jest ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe? Czy ktoś z Was jest osobą, która nie zna nikogo, kto nie bierze żadnych... Czy znacie kogoś, w Waszym otoczeniu nie ma nikogo, kto bez ZUS-u nie korzysta? Tak, pracujących na czarno. Nie, nie o to mi chodzi. Chodzi mi o to, że każdy z nas ma w rodzinie, albo znajomych... Ja znam drugiego za siebie. Ja nigdy nie skorzystałem. Chodzi mi też o to, że korzystamy z tego, że wbrew
tak, to w ogóle nas nie dotyczy, bo że tylko płacimy składki. Jeżeli ktoś jest dłużej właśnie na chorobowym, tak jak mówisz, niż 30 dni, no to już mamy opłacane z ZUS-u to chorobowe. Ale nie wiem, no mamy rodziców, dziadków, którzy są emerytami, emerytkami, mamy, nie wiem, ludzi, którzy mają wypadek przy pracy. No wiadomo, że my jesteśmy tu raczej młodzi, jak mi się wydaje, i wiadomo, że w młodszym wieku mniej osób korzystało. Ale generalnie rzecz biorąc, no tutaj się nie zgodzę, że dajemy, a nie bierzemy. A poza tym, no właśnie, to jest też kwestia wartości, które wydaje mi się w socjaldemokratycznym świecie są dosyć ważne i tu się mówi o czymś, co się nazywa wspólnotą solidarności. Solidarność wspólnoty ryzyka. Czyli na przykład, co, bo problem może na tym polega, że ludzie patrzą na ZUS tylko i wyłącznie pod kątem emerytury. Nie zastanawiają się, że to są też pozostałe świadczenia. Tak, tylko o tym nie mhm. Ale generalnie rzecz biorąc, tak, to jest słuszna też uwaga. No i tak, tu chodzi o to, że mamy, kiedy jesteśmy zagrożeni jakimś ryzykiem, to ryzyko spotyka nie wszystkich z nas, znaczy nie każdy z nas będzie miał wypadek przy pracy i będzie potrzebował na przykład renty, na przekwalifikowanie renty. Jak to się nazywa? Ale to z tytułu niezdolności. Na przekwalifikowanie się. Aha. No, wszystko jedno, to będzie to nazwa się pojawić. Nie każdy z nas z tego korzysta, chociaż większość z nas, ale też nie każdy, dożywa wieku emerytalnego. I to nie jest tak, że my z tego, tym ryzykiem nie jesteśmy zagrożeni. Ryzykiem socjalnym jest też macierzyństwo na przykład. No bo jednak jeżeli kobieta rodzi dziecko, to najprawdopodobniej 99,9% ją to dezaktywizuje na rynku pracy, z czegoś musi żyć. To wszystko jest ZUS, to nie jest tak. Też jeszcze zasiłek pogrzebowy. Też jest ZUS-u. Tak. Już niż 4000. No, ubezpieczenie ma jeszcze jedną zaletę nad taką pomocą społeczną, przewagę raczej niż zaletę, ostatni punkt. To znaczy w przypadku pomocy społecznej jest coś, co można nazwać uznaniowością. To znaczy bada się sytuację i stwierdza, pan to zasługuje, a pan to nic nie zasługuje na pomoc społeczną. W przypadku ubezpieczeń społecznych możemy mówić o roszczeniowości. Jeśli płaciliśmy składki, nie można nam odmówić, a jeśli tak jest, to procesy sądowe są w sprawie zawsze przegrywane. Nie wiem, czy to wynika ze swych prawników czy z tego, ale... To tak jeszcze chwila o tym, co się dzieje na świecie, bo to nie jest tylko Polska, bo to też są ciekawe dane. Międzynarodowa Organizacja Pracy robi takie badania, zestawienia i pokazuje, że na świecie tak naprawdę takiego pełnego zabezpieczenia społecznego, czyli tych 9 ryzyk, takie jak my mamy w Polsce, ryzyko wypadku przy pracy, choroby, macierzyństwa i osiągnięcia wieku emerytalnego i tak dalej, tak naprawdę takie zabezpieczenie na świecie ma tylko cała 1/3 ludzi. To znaczy większość, ciągle żyjemy na świecie bardzo nierównym. Ciągle my jesteśmy mimo wszystko dosyć uprzywilejowani. Ponad 50% ludzi na Ziemi, ponad połowa ludności świata nie ma w ogóle zabezpieczenia społecznego żadnego i musi jest skazana na rodzinę albo na... To jest coś, co było przed XIX wiekiem i to cały czas na świecie tak wygląda. Jak słyszymy o jakichś wypadkach, nie wiem, dlaczego w Azji jest tak tanio produkować? Właśnie między innymi dlatego, że nie ma ubezpieczeń. To jest jedna oczywiście z przyczyn, nie tylko, ale to też jest forma oszczędności na pracowników. No najgorszą sytuację mamy tu widać w Afryce Subsaharyjskiej, Azji Południowej, gdzie tylko 5-10% trudności. I mamy też takie państwa, które tu wymieniłam, szczególnie USA i Polska, bo Polska jest krajem, który teoretycznie w ustawie ma te wszystkie ryzyka socjalne zapewnione ich realizację przez ustawodawcę, ale mamy problem z bezrobociem. Ile osób, które jest bezrobotnych i jest zarejestrowanych, waszym zdaniem, ma prawo do zasiłku dla bezrobotnych? 13%. 20%. No jest bliżej 10 niż 30. Znaczy jest ogromny problem w Polsce, że to zabezpieczenie społeczne w razie bezrobocia jest... Ale to też nie dość, że ma... ubezpieczeń społecznych, tak? To z funduszu pracy. Tak, ale ja mówię ogólnie o zabezpieczeniu społecznym, nie mówię. I mówię o NZ-cie też, tak, że to nie... Generalnie chodzi o to, że to fundusz, który ma pozytywny rzut, ma większe wpływy niż... Problem i inne rzeczy się z niego finansuje. Problem, że zamierzamy. Tak, też. Problem z polskim bezrobociem na tym polega, że po pierwsze bardzo mało ludzi ma prawo do zasiłku, a po drugie on jest na głodowym poziomie. I to jest coś, co w czasie, kiedy mamy taki pozytywny wzrost gospodarczy, być może powinno zostać przemyślane, ale nasi ustawodawcy uważają, że lepiej jest wydać pieniądze z Funduszu Pracy na inne cele niż świadczenie dla bezrobotnych. A to jest naprawdę taka ciemna plama w Polsce.
No i mamy Stany Zjednoczone, gdzie mamy problem ze zdrowotnym, no mamy to Obamacare, ale jak wiemy, to nie do końca funkcjonuje. Zaraz nie będzie. Tak, prawdopodobnie. No i na przykład w Stanach Zjednoczonych w ogóle nie ma macierzyńskiego, jak ktoś się prywatnie nie ubezpieczy. No więc mamy taką matkę, jak mówiłam, jest tutaj 8, a nie 9 ryzyk socjalnych, ale generalnie widzimy, jak świat wygląda, widzimy ten podział na północ i południe. Na czerwono są te kraje, w których najwięcej ryzyk socjalnych tak zwanych jest zabezpieczonych na takim poziomie minimalnych standardów Międzynarodowej Organizacji Pracy. Więc mamy całą Europę, część Azji, Amerykę Północną, mamy Brazylię, Argentynę, Chile w Ameryce Południowej i mamy Australię, natomiast Algierię w Afryce, ale generalnie rzecz biorąc widać bardzo wyraźnie, że to jest cały czas problem nierówności światowych na takim szerszym poziomie. A tutaj mamy bezrobocie, taki specjalnie dla Polski zrobiona mapka przeze mnie, bo widzimy nasz kolorek jest bliższy Rosji i Białorusi niż innym krajom regionu, chociaż generalnie problem z bezrobociem, jak widzimy, jest też w innych krajach. To znaczy tutaj wyglądało to ładnie, że wszyscy jesteśmy, mamy zabezpieczenie społeczne, ale jak sprawdzimy, jak wygląda zabezpieczenie w razie bezrobocia, to się okazuje, że znacznie słabiej niż moglibyśmy się spodziewać. To miało być takie pytanie, które właściwie nie musi być zadane, ponieważ wszystkie nazwy tych instytucji padały już kilkakrotnie. Mamy ZUS, mamy NFZ i inne organizacje. Jest teraz tych kilka danych statystycznych. W 2018 roku według CBOS 43% źle ocenia instytucje ZUS-u, czyli zgadza się to z napisaniem na Daily o Tinderze, ale należy zwrócić uwagę, i ja też to widzę, kiedy prowadzę zajęcia, że to naprawdę wśród studentów też się zmienia, że jeszcze 6 lat temu źle ZUS oceniało 60% prawie, a teraz już tylko 40%, więc nie wiem, co się dzieje, czy ZUS takie robi pozytywne wrażenie, czy to, że tak świetnie obsługuje miliony nowych emerytów po obniżeniu wieku emerytalnego, czy co, ale rzeczywiście jest coraz korzystniej pozytywnie, bardziej pozytywnie oceniane. Nie dziwi natomiast fakt, że najbardziej pozytywne oceny dla ZUS-u są oczywiście spośród osób starszych, czyli tych, którzy korzystają częściej, co jest moim zdaniem argumentem za tym, że instytucja ta wcale nie działa tak źle, bo ci, którzy korzystają, oceniają ZUS znacznie. Załamanie tych ocen jest w tym przedziale, gdzie 35, gdzie zaczynają dostawać już tam. Nie, znaczy jest też, jak się patrzy na te kohorty, to nie było jeszcze CBOS-u podlista robionych badań. Natomiast jak się patrzy na kohorty, to najmłodsi po prostu nie mają w ogóle zdania o ZUS-ie, co też jest ciekawe, bo kiedyś się raczej, czyli my widzimy młodsi, to mieliśmy raczej negatywne, natomiast teraz młodzi ludzie po prostu w ogóle nie mają zdania o ZUS-ie. Częścią, bo jest zlikwidowana. No i co jest gorzej ocenianego, że jest tylko jedna instytucja społeczna oceniana, czyli NFZ, 67%, ale też proszę zwrócić uwagę, znaczy spadek z 85%. Nie wiem, może dobra zmiana, nie umiem ocenić, może kolejki się skróciły, ale mamy tutaj te kilka zdań o ZUS-ie. To jest właśnie cytat, który był już dzisiaj przywołany, o Twojego Jezus. Problem z złą oceną różnych organizacji polega też na tym, jak się o tych organizacjach pisze w mediach. Dobrze wiemy, bo tutaj część z nas jest w związkach zawodowych, ja też jestem w związku zawodowym, że były takie badania robione, które pokazały, że przez panią Wiesławę Kozek z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie badała, jak media od 90. lat piszą o związkach zawodowych. No piszą tylko źle. I to jest kłopot, który polega na tym, że nawet teraz, jak się trochę pojawia lepszych artykułów nawet w Gazecie Wyborczej, powiedzmy, to jednak dominuje ta narracja, że są bardzo negatywne, złe instytucje, więc też jak ktoś się wychowuje na tym i cały czas o tym słyszy, to te opinie są takie. Więc te badania CBOS-u, które pokazałam przed chwilą, gdzie ZUS jest tak negatywnie oceniany, choć już troszkę lepiej niż wcześniej, dotyczą wielu innych instytucji, też między innymi Związków Zawodowych. O ZUS-ie też się nie pisze dobrze, bo tu się też się przytoczy, mówiliście tu na początku, że w marmurach, że mają klimatyzację, że wyjeżdżają. Natomiast mało osób wie dokładnie, jak funkcjonuje ZUS, z
czego jest co finansowane i czy to tak naprawdę wygląda. Ja tu sobie wybrałam kilka cytatów z komentarzy już pod artykułami o ZUS-ie. ZUS na koniec roku wypłaca, bo to było o tym, że nagrody zostały wypłacone pracownikom ZUS-u w wysokości kilku milionów, które jak się podzieliło wysokość nagród przez liczbę pracowników, to się okazało, że mniej więcej 400 zł to była nagroda roczna dla tych pracowników, którzy, dodajmy, mieli w tym roku ze względu na zmianę ustawową i obniżenie wieku emerytalnego, od września można było składać wnioski, mieli w jednym miesiącu dwa razy więcej pracy niż normalnie w skali całego roku. Więc to naprawdę nagroda 400 zł dla tych osób, no jak spojrzymy na to z tego punktu, pokazuje, że to nie jest tak dużo. Oni naprawdę siedzieli na godziny i tak jak tu ktoś powiedział, i z tym ja się zgadzam, wielokrotnie, że obsługa ZUS jest bardzo dobra. W tej chwili nawet nie trzeba sobie nic, najczęściej, no są ludzie, którzy muszą szukać dokumentów, bo firm już nie ma z czasu, kiedy pracowali, ale na przykład wysokość kapitału początkowego, naprawdę ZUS stara się to sam obliczyć, czy pracownicy muszą to robić. Znajdują te dokumenty, rozwiązują te sprawy. Jeżeli jest możliwość, żebyście mieli wyższe świadczenie, to pracownicy ZUS wam w tym pomagają. To nie jest tak, że oni ukrywają te możliwości. I też wiele takich przypadków znam. Więc jeżeli pojawia się artykuł, że właśnie o to chodzi. Pojawia się artykuł, że ZUS wypłaca sobie milionowe nagrody. Po czym jak się to dokładnie przeanalizuje, to mówię, że dla takich pracowników są nagrody w wysokości mniej więcej 400 zł. Czyli to też jest kwestia tego, jak jest to pokazane, a też jeżeli mamy tak pokazane, nie rób zdjęcia tego cytatu, to... Czekaj. Poczekaj, że jesteśmy, proszę bardzo... Czerwoną wysyłą jesteśmy. Czerwone to są pozytywne. Największe rysy socjalne mamy za... Tak, teraz pokażę zdjęcie, dziękuję. No i generalnie rzecz biorąc, jak się pojawiają takie artykuły o tych milionach złotych, to się pojawiają rano w Rybysiu? Tak. To się pojawiają takie komentarze, że na koniec roku wypłaca sobie milionowe nagrody z naszych, oczywiście, że z naszych pieniędzy, bo mało pamięta, kiedy zrobiono reformę emerytalną w 99, ona weszła w życie, to składki wszystkim pracodawcy musieli podwyższyć wypłatę o wysokość składek, czyli tak naprawdę nie po kieszeni to nie uderzyło pracowników. To też się o tym zapomina. Nie mówiąc o wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie w tym wypadku OFE, ale jeżeli w sprawie OFE jest wyrok, że nie są to prywatne pieniądze, tylko publiczne, zarządzane przez prywatne instytucje, to co dopiero pieniądze na sprawę. No i rozwiązać tą bandycką mafię, a tych nierobów wywalić na zbity pysk. Kolejna rzecz, która jest naprawdę rażąca, niesprawiedliwa. Pracownicy ZUS-u zarabiają naprawdę nieduże pieniądze. Nie wiem, Sebastian, czy chcesz się powiedzieć jako członek związku zawodowego na ten temat? Przecież teraz walczymy o taką kwestię, będzie manifestacja. No i mam nadzieję, że wy walczycie. A Solidarność dołączy, czy cały czas kwestionowała? A Solidarność na pewno już w związek zawodowym. Nie, no też napisali, ale... Zobaczymy, jak to będzie, ale już mamy odpowiedź z ministerstwa, że w tym roku nie mamy co liczyć. Dopiero, że w przyszłym roku będą się starali. Ale no to tym bardziej wystąpili w tej manifestacji. No więc niestety komentarze pod takimi artykułami są bardzo negatywne. Nie tylko uderzają w instytucje, ale także w jej pracowników, których jest, o ile mi wiadomo, 40 tysięcy, dobrze mówię? Chyba nawet więcej, 47 coś takiego. To ogromna liczba ludzi i ogromna praca. Jest jeszcze druga część bardzo, bardzo negatywnych komentarzy pojawiających się ze strony osób tak zwanych samozatrudnionych, które płacą, jeżeli będzie czas, to będziemy to sobie analizować, naprawdę niskie składki. Nie mówię, że każdy z nich, każdego stać, bo wielu firm nie, ale powiązanie systemu samozatrudnienia z ryczałtowymi opłatami trochę się mija z celem i te osoby będą miały naprawdę niskie świadczenia w przyszłości. No ale oczywiście, tak jak widać, komentarze są i tak bardzo negatywne. Przedsiębiorcy powinni wstrzymać ze sobą finansowanie, bo tylko oni widać finansują. Dostałem 130 zł na emeryturę. Ale jeżeli ktoś wpłaci składkę emerytalną tak bardzo niską, bo znacznie niższą niż większych pracowników, to funkcjonujemy i to jest pytanie o zasadność i strukturę systemu. Od 1999 roku w takim systemie, który się nazywa zdefiniowanej składki, czyli nasza emerytura za kilka. Nasza emerytura wynika tylko i wyłącznie z tego, znaczy osób, które weszły na rynek pracy po 99, wcześniej troszkę inaczej.
ile obłożymy w składkach i to będzie podzielone przez nasze dalsze trwanie życia. Czyli im wcześniej odejdziemy na emeryturę i im mniejsze płacimy składki, tym śmieszniej niskie będą nasze emerytury. Ten system nie jest sprawiedliwy, ten system nie ma elementu solidarnościowego, ale tak w tej chwili funkcjonuje. I jeżeli ktoś przez 2 lata płaci składkę w wysokości 62 zł, to naprawdę trudno się oczekiwać, że ZUS zwróci tę składkę w wysokości emerytury 1500. Ale za chwilkę będziemy mówić pewnie o emeryturach obywatelskich i innych pomysłach. Było pytanie. Tak. Jest jakieś minimum socjalne, tak? Minimum socjalne wynosi 485, jeśli tylko są. Mówisz o minimum uprawniającym do pomocy społecznej. Bo jest coś takiego jak minimalna emerytura. No właśnie. I ona wynosi 826 zł netto w tym roku. No to troszkę lepiej niż 140. Tak, ale żeby otrzymać minimalną emeryturę w Polsce, trzeba spełnić 2 warunki. Po pierwsze, być w wieku emerytalnym, a po drugie, wykazać się 20- lub 25-letnim, w zależności od płci, stażu pracy. To jest bardzo trudne i coraz rzadziej, znaczy coraz trudniej jest to osiągnąć ze względu na umowę o dzieło, przerwy w pracy, przerwy na dzieci, przerwy na opiekę nad dorosłymi. I w tej chwili mamy już ponad 200 tysięcy emerytów, którzy nie mają prawa danych do minimalnej. A jak nie mają tego prawa, to dostają niższą niż minimalną. Minimalna emerytura w Polsce nie jest gwarantowana, jeśli nie spełni się składkowa. A umowy zlecenia? Przegrać umowę o dzieło? Umowy zlecenia są od kilku lat rozkładkowane, liczą się do stażu, natomiast umowy o dzieło nie. Ale umowy zlecenia też nie są rozkładkowane od dawna. To znaczy bardzo wiele ludzi pracowało w umowach zlecenia wcześniej. Nie mówiąc o tym, że jest dużo takich przypadków, i to akurat znam z prywatnego życia bliskiej mi osoby, która zarabiała umowę, na umowie o pracę w jednej firmie pracowała, dostawała umowę o pracę, gdzie płacił składki za tej umowy o pracę. A oprócz tego są dwie wersje. Jedni dostają pod stołem, a tutaj była taka, powiedzmy, trochę lepsza, bo była dodatkowa umowa zlecenia. Ale jeżeli jest minimalna kwota na umowie o pracę, to w umowie zlecenia już nie płaci składek. I teraz ta osoba dokładnie uległa wypadkowi przy pracy i ma prawo do renty. Tylko, że ma prawo od renty od tej kwoty, od której były płacone składy. Więc jakoś poziom, mimo że ta renta jest wysoka, dosyć wypadkowa, bardzo, to dla takiej osoby i tak jest ogromny spadek. Więc to uciekanie od składek i właśnie takie rozwiązania różnych umów, pewnie wiesz, o tym wielokrotnie słyszałeś. Chyba mówiłem o tym, na przykład patologii jednej złotówki, tak? To było przy budowie Stadionu Narodowego. Facet, który prowadził usługi ochrony całego tego placu, czyli ponad 100 osób zatrudniał, to blisko bezrobotni i pobrani, że tak powiem brzydko, z Urzędu Pracy Miasta Stołecznego Warszawy. Zatrudnieni byli w jednej spółce jako zleceniobiorcy za wynagrodzeniem 1 zł, od czego była odprowadzane stosowne składki, a w kolejnej mieli spółce córce, czy tam powiedzmy jako u osoby fizycznej prowadzącej działalność, już tą realną umowę, na podstawie której były wypłacane pieniądze, i tam było napisane oświadczenie, że ponieważ jestem ubezpieczony od 1 złotówki w tej firmie A, nie jestem zainteresowany podleganiem ubezpieczeniu społecznemu w firmie B. To się o tyle zmieniło, że ta zmiana, o której mówiłaś, to Siniak-Kamysz to wprowadził, że wprowadził tą zmianę, że to przynajmniej minimalne wynagrodzenie za pracę musi być wypłacane na podstawie tej umowy, ale to i tak jest oczywiście fikcja, bo na naszym rynku pracy przeciętne wynagrodzenie jest znacznie wyższe niż minimalne i nie wiem, jaką branżę to można byłoby znaleźć, żeby taką podstawę sobie po prostu do składkowania realnie ustalić. Także dokładnie tak to wygląda, że fajnie, kiedy płacimy mniejsze składki, bardzo dużo ludzi lubi uciekać od tego, ale naprawdę te wypadki przy pracy, czyli różne sytuacje się zdarzają i wtedy dopiero widzimy, jak bardzo to było niekorzystne. Jeszcze jest jeden aspekt wypadków przy pracy, o którym nie wiem, czy powiedziałeś, bo na chwilę musiałem z tym uciec, ale jest kwestia taka, że tak naprawdę my jako społeczeństwo pokrywamy koszty opieki zdrowotnej nad tymi osobami, bo oczywiście składki na NFZ, które nie są o dzieło na przykład opłacane, w przypadku wypadku przy pracy, no także przy pracy, tak, spada taka osoba z rusztowania, doznaje bardzo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu i w tym momencie państwo pokrywa koszty opieki, prawda, doraźnej nad nim, które są gigantyczne tak naprawdę. Dobra. To co były przypadki tego, dlaczego warto się ubezpieczać. To, o czym mówił Sebastian. Kiedy myślimy o ZUS-ie, to myślimy tylko i wyłącznie o emeryturach i że ZUS mi da 130 zł emerytury albo 700, chyba na średnia teraz jest 700 dla 35-latków. Naprawdę jest niedobrze.
Natomiast ZUS to jest znacznie więcej ubezpieczeń. ZUS to jest ubezpieczenie emerytalno-rentowe. Spójrzcie sobie na samo ubezpieczenie emerytalne. Mamy z tego emerytury. Emerytury pomostowe jeszcze funkcjonują. Świadczenia przedemerytalne, zasiłki przedemerytalne i ten zasiłek, o którym mówiłeś, czyli zasiłek pogrzebowy. To wszystko jest z emerytalnego. Rentowe mamy rentę z tytułu niezdolności do pracy, renta szkoleniowa, to jest to, co chciałam powiedzieć. Renta rodzinna, czyli na przykład jeżeli ktoś umiera, przybiciel rodziny tak zwany, to mamy prawo do tej renty koinu jakby. Zasiłek pogrzebowy, dodatki do rent w tym wypadku, jeżeli ktoś miał, pobierał rentę. Ważna rzecz jest taka, że oprócz emerytalno-rentowych mamy jeszcze zupełnie inne ubezpieczenia w tych ramach. Ubezpieczenie wypadkowe, które jest bardzo korzystne w tym sensie, że osoby, które pobierają rentę z tego tytułu wypadku przy pracy mają wyższą rentę, ale mamy zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek wyrównawczy, renta szkoleniowa, rodzinna w tym wypadku, gdy ktoś pobiera świadczenie po wypadku przy pracy. I mamy też chorobowe, które niektórzy ludzie mylą z NFZ-em, ale to nie jest to samo, ale w ramach chorobowego mamy zasiłek chorobowy, czyli to, co mówiłeś ty, że po 30 dniach już ZUS zaczynają być wypłacane. To jest 80% pensji. Tam starszy wcześniej. Świadczenia rehabilitacyjne, zasiłki, zasiłek macierzyński, to jest bardzo ważne. Te wszystkie bardzo wysokie świadczenia już w tej chwili. I do tego jeszcze pamiętajmy znowu Kośniak Kamysz. Teraz nie musi być kobieta ubezpieczona wcześniej, żeby mieć prawo do zasiłku macierzyńskiego. Osoby bezrobotne albo studentki też mają do tego prawo. To wszystko jest z tego finansowane. O zasiłku opiekuńczym pewnie Rafał jutro będzie więcej mówił. Ja nie mówię o samych wysokościach, tylko pokazuję, jak bardzo wieloma rzeczami ta instytucja się zajmuje. Teraz kilka rzeczy. Mnie ZUS nie dotyczy, my tyle płacimy, a ja nic z niego nie mam. No tutaj mamy taką prostą mapkę Polski. I mamy z jednego roku, ilu klientów obsłużył ZUS w swoich oddziałach na 38 milionów obywateli, 25 milionów obsłużonych. Często jest ta sama osoba, która przychodzi kilka razy liczona, ale generalnie bardzo dużo. Kontakty telefoniczne, dokumenty przysyłane do ZUS i dokumenty wysyłane. Tych dokumentów teraz będzie więcej, bo ZUS musi wszystkim obywatelom te dokumenty wysłać. Czyli to naprawdę jest gigantyczna instytucja. Mamy 16 milionów ubezpieczonych pracowników, znaczy osób ubezpieczonych na podstawie wykonywania pracy. 2,5 miliona prawie płatników składek przedsiębiorców, czyli na przykład właśnie tu są osoby samozatrudnieni i jak widzicie 7,9 miliona emerytów i rencistów. I nie ma tej mapki, bo to może zrobimy przerwę teraz, bo mi się wydaje, że jest potrzebna. I wrócimy do tego. Nie chcę was zamęczyć. Kontynuujemy nasze przygody z liczbami i ZUS-em. Zdaję sobie sprawę, że o godzinie 16 w piątek nie jest to łatwy temat, ale myślę, że przebrniemy. Mamy tu taki ładny, przed chwilą wam pokazałam tą tabelkę, z której wynikało, że zasiłki macierzyńskie także są finansowane z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a dokładnie z ubezpieczenia chorobowego, chociaż jeżeli ktoś nie jest ubezpieczony, czyli jest na umowie zlecenie, gdzie chorobowe jest dobrowolne i nie płaci. Jeżeli ktoś jest bezrobotny albo jest studentką, mówię wyłącznie w rodzaju żeńskim, bo jeszcze się tak chyba nie zdarzyło, żeby mężczyzna rodził dziecko, to i tak od ustawy Kośniaka-Kamysza nowelizacji ma prawo do zasiłku macierzyńskiego, które są w Polsce dosyć korzystne. I tutaj mamy taką tabeleczkę ZUS-u. Nie jest to najświeższe, bo jest z 2016 roku, ale pokazuje nam pewne trendy. Liczba dni w milionach, które Polki spędziły na zasiłku macierzyńskim. Jak myślicie, czy to jest efekt 500+? Nie, bo dane są do 2015. Nie, to jest wydłużenie po prostu roku macierzyńskiego przez te liberalne rządy. Tak, to jest coś, o czym chciałam też powiedzieć, bo i ten Rzykaczek Jarosław, Jarosław Andrzej. Dobra, ty masz Andrzej na mnie. A na Zbierzmowanie Antoni. Dobrze mi przekazał dobre zmiany. No powiem wam, że jestem w szoku, ale dobra. Ale pozytywnie. Gacek, Jarosław Andrzej, to nie zwrócił uwagę na waszą, na to, że w 2015-2014
względu, że urlop macierzyński został wydłużony do 52 tygodni. Rafał, nie wiem jak ma na drugie, ale... Nie wiem, znaczy mam pytanie, jakie, czy to czy nie są uwzględnione te, te osoby, które są na tym świadczeniu rodzicielskim, w poźniakowym? Te statystyki mówią o samym urlopie... Urlopie takim 100%, tak. Czy 80, 60 albo 100%, w zależności od tego, ile bierzemy. Bo jeżeli bierzemy urlop macierzyński na pół roku, to mamy 100% pensji, tej, którą mamy z umowy, którą podpisaliśmy, więc jeśli mamy dwie umowy. To jest 50%. A jeżeli na cały rok, to przez pierwszą połowę 80%, tak, a drugą 60%. Generalnie w sumie to jest... Nie, w sumie jest dokładnie na to samo chodzi. Tylko pytanie, czy ktoś chce więcej od razu na początku, czy chce 60%. Więc generalnie to pokazuje pewne rzeczy, o których się nie mówi, ale mianowicie, że Platforma Obywatelska, mimo że bardzo, bardzo jest deklaratywnie liberalna i wprowadziła wiele liberalnych rozwiązań, to uwzględniała też takie społeczne aspekty, jak wydłużanie urlopu macierzyńskiego, chociaż feministyczny głos powie, że to jest dłuższa dezaktywizacja zawodowa kobiet, jest pytanie, czy tak powinno być. Albo to, co mówił kolega z Państwowej Inspekcji Pracy, że wprowadzono ustawę, zgodnie z którą teraz nie jest się ubezpieczonym od złotówki, tylko jednak od co najmniej minimalnego wynagrodzenia, więc ta pierwsza umowa, jak będzie na złotówkę, to druga umowa będzie ubezpieczona, będzie objęta ubezpieczeniem. I takie rzeczy też zachodziły. Było coraz więcej przedszkoli, chociaż dzisiaj moja aplikacja, bo nie wiecie, z Związku Małżeństwa Polskiego ma aplikację, która jest w fazie testowej. Macie zainstalowaną? Jeszcze nie. No to tylko polecam. Moja aplikacja dzisiaj mi powiedziała, że brakuje nauczycieli do nauczania przedszkolnego, bo przecież nikt nie chce pracować za 1700 zł, tak trudno. Więc liczba przedszkoli rośnie, ale powstaje pytanie, czy będą chętni za takie pensje pracować w przedszkolach. To zrobiła Platforma Obywatelska, więc to nie jest tak, że to była tylko i wyłącznie liberalna partia. Teraz znowu liczby, ale to dlatego, że bardzo często jak w mediach słuchamy dyskusji o ZUS-ie, to się mówi, jak tak bardzo abstrakcyjne kwoty padają, że pomyślałam, że sobie porozmawiamy o tym, jaki jest budżet ZUS-u i jakie są wydatki, skąd ZUS bierze pieniądze, czy tak naprawdę FUS, czyli Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, nie będziemy teraz mówić o samym ZUS-ie i porównamy to z budżetem państwa. Więc pytanie moje do Was, strzelajcie, jakie kwoty, najpierw jaki jest budżet, jaki jest roczny budżet Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, Zakładu Ubezpieczeń. Roczny budżet. Co czasem mi Sto miliardów. A jaki jest budżet państwa? Budżet państwa będzie na poziomie 358 miliardów. Czyli tak, budżet państwa mamy 358, a co z 600 miliardów? 100 miliardów. 60% budżetu. Znaczy ja to porównuję, bo to jest co innego. Budżet jest finansowany z podatków i innych rzeczy, a ZUS jest finansowany ze składek. Więc to nie jest tak, że ZUS zabiera budżet z budżetu, co prawda zabiera, ale tak, nie aż tyle. Na pewno nie jest mniej niż... niż 500 miliardów. Nie, około 40. Nie, ja to jest 50%. Generalnie rzecz biorąc, sprawdzał pan w internecie. Nie. Generalnie rzecz biorąc, to, że padły tak dużo liczb, już pokazuje, że nie wiemy. Więc teraz będzie odpowiedź. Budżet ZUS-u wynosi w tym roku 238 miliardów złotych. Czego 46 miliardów jest dotacją z budżetu państwa, a cała reszta jest z różnych źródeł, zaraz to pokażę. A budżet państwa wynosi 398 miliardów w 2018 roku. Skąd ZUS bierze pieniądze? Nie z budżetu w większości, to znaczy nie bierze 200 miliardów z 400, bo to by było trochę słabe, tylko ma swoje źródła dochodów. Sorry, ale musi być taka cyfra. To jest plan, więc to oczywiście ulega pewnym modyfikacjom. Na przykład planujemy, że będą składki w danym roku takie i takie, ale w tym roku mamy wyższe składki, wyższe wpływy ze składek niż planowano, bo mamy mniejsze bezrobocie, jak wiemy. Więc to się zmienia. Ale generalnie rzecz biorąc, jak widzimy, największe wydatki w życiu mamy na emeryturę, czyli na 2,5 miliona emerytów.
zdecydowanie tutaj to przoduje. Renty 40 milionów, dodatki, to pewnie też wiecie, co to są dodatki do emerytury i rent, jak to się na przykład jest plus 75 plus, albo wymaga opieki, albo są jeszcze dodatki za nauczanie w czasie wojny. Zasiłki chorobowe, czyli to, co po 30 dniach nam jest wypłacane i też jest wypłacane na przykład kobietom, które przed urodzeniem dziecka biorą zwolnienie lekarskie, ale ZUS teraz robi bardzo skutliwe kontrole tego. I nie wiem, czy widzieliście artykuły, ale bardzo proszę, żeby tych pieniędzy nie wydawać za dużo. Jeżeli ktoś na przykład postuje na Facebooku, że właśnie świetnie bawi się w... O czym to był artykuł? O Mielnie na przykład. Że super bawi się w Mielnie, a ZUS wie, że pobiera świadczenie, to już jest powód, żeby mu to świadczenie odebrać. Są kontrole. Jakieś pytania? Tak. Tak, bo To jest od momentu podpisania umowy, 30 dni trzeba pracować i potem już, jeżeli się zachoruje, to przez pierwsze 30 dni choroby pracodawca płaci 80% pensji, a jeżeli choroba trwa dłużej, to przychodzi na to. Chyba, że osoby 55 plus, tak? Tak, to już całkowicie z plusu. A to prawda, że mają tych detektywów? Ktoś się ma? Ja nie wiem. Ale ze swojej własnej Nie, nie ma detekcji. Jest komórka jedna. Ty jesteś w wydziale orzeczników. Nie, na pewno orzeczników. Jest w wydziale zasiłków i komórka, gdzie jest tam kilku pracowników i oni chodzą na te kontrolę. Według to. Stanowisko detektyw? Nie ma. Słuchajcie, no generalnie rzecz biorąc, coraz więcej przypadków, kiedy są szczególnie kobiety w ciąży, które biorą zwolnienie. W myśl zasady, ciąża to nie choroba, a jednak bardzo, bardzo dużo kobiet bierze te zwolnienia. Nie oceniam tego, nie wiem, czy robią to, ponieważ powinny, czy nie, ale ZUS to robi i śledzi i rzeczywiście wykazuje, że jest bardzo dużo osób, którym teoretycznie przyznano to prawo, a nie powinny go mieć. To się kończy po prostu zaprzestaniem wypłacania świadczeń. No, ale jest też pytanie o lekarzy, którzy to... Powyżej 50 lat, jak pomyliłem, jest całkowicie finansowane. Od pierwszego dnia choroby. Tak, powyżej 33 dni, a nie 33. A, no tak. Ale to masz mowę od pierwszego dnia, ale 80%. 80%. Bo wysokość się nie zmieniła. Kiedyś było zmieniły. Bo na tych samych zasadach jest wypłacane. A po prostu 100% ale żeby zmienić to 80%. No, 100% dotyczy kobiet w ciąży i wypadków. Tak, raz. Ale to stoi na jego. Zupełnie inna bajka. No, w rozmowie, w których było 100% dla niektórych zawodów. A, tak, tak. To już jest Stefan. Znaczy, to coś jest do funkcjonariuszy, to było. Tylko, że to z innego. I teraz walczą o to, żeby to. Ale to nie jest kurs, zresztą ma zrównoważone. Ale pracownicy kolejnymi. Przecież to jest między zakładowym pracy, jak się uda. Ale dobrze, tylko to... wynagrodzenie za okres choroby, a nie świadczenie zasiłkowe. To są dwie różne rzeczy. Doskonale. Dowiedziałem się, że zostanę kryzysem, jak się rozkłada. To jest przykład na pozytywną działalność związków zawodowych. Dzisiaj nie o tym zajęcia, ale pokazuję. Słuchajcie, to były plan, a teraz wam pokazuję, jakie są przychody ZUS-u. I tu już mamy dotację z budżetu państwa, jak widzicie, mamy aż 46 miliardów złotych ponad. A składki, fundusz emerytalny, rentowy, chorobowy, wypadkowy, to macie te miliardy, 105 miliardów na przykład składki, fundusz rentowy, 8% jest rentowa składka, 35. To są wszystkie pozycje? Jak widzicie, nie, to nie są wszystkie, to są te najważniejsze. Generalnie, jak to sumuje się, to wam się nie wyjdzie dokładnie 38 miliardów, ale uznałam, że wszystkiego nie będę tutaj już generalnie rzecz biorąc, jak widzicie, cały czas ponad 80% wpływa ze składek, ale ciągle mamy problem i to jest właśnie ten rosnący deficyt, że mamy większe wydatki niż wpływy do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i co prawda to, że jest więcej osób na umowach o pracy, mniejsze bezrobocie sprzyja temu, żeby było więcej, ale ciągle jest to niewystarczająca kwota.
to jest to, o czym się często dyskutuje, ale macie już oręż w postaci liczb i wiecie, jakie to są. A co z dziedziczeniem składek, w sensie kapitału? Słucham? Co z dziedziczeniem kapitału po rodzicach na przykład? Czy patrzeć sobie na to, co... W prywatnym, tak, to jest coś, co tego masz. Jeśli chodzi o osoby ubezpieczone w otwartych funduszach emerytalnych albo posiadające konto IKE, IKZE lub pracownicze programy emerytalne, tak zwane trzeci filar, podlega to prawu spadkowemu, w sensie nie jest opodatkowane, jeśli mamy wymienione, komu chcemy te pieniądze przekazać. Co ważne, nie trzeba, żeby to była rodzina. Jeśli ktoś jest na przykład w związku nieformalnym, to także jeżeli napisze, komu to te pieniądze są. Jeśli chodzi o Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, to mamy coś takiego jak nasze konto indywidualne w FUS-ie, czyli to, gdzie wpływają nasze kwoty, plus subkonto. Ci z Was, którzy dostali tą kartkę, pewnie to wiedzą. Jeżeli ktoś nie został w OFE, to ma tam troszkę więcej pieniędzy, jak został, to troszkę mniej. Ale generalnie rzecz biorąc, pieniądze z subkonta można odziedziczyć przez pierwsze 2 lata po śmierci danej osoby, jeżeli dana osoba już była na emeryturze i Ty też jako osoba dziedzicząca jesteś na emeryturze. Jest to bardzo ograniczone, ponieważ generalnie rzecz biorąc, spadek dotyczy kwestii prywatnych pieniędzy, a nie publicznych, jakimi są składki, więc w tym wypadku składki płacone na FUS, na pierwszy filar nie są, nie podlegają dziedziczeniu, natomiast ta część subkonta na bardzo określonych warunkach. Przepraszam bardzo, a może zajmowałaś się taką historią, od kiedy ten deficyt powstał, kiedy pierwsze dotacje były do ZUS-u wpłacane, od jakiego czasu trwa mniej więcej? Nie, nie wiem, odkąd pamiętam jest. Ale też jak się porównuje budżety innych krajów, to nie znam takiego, w którym nie byłoby deficytu ubezpieczeń społecznych. I gdzie się tego nie dofinansowuje z budżetu państwa. Dobra. Pomyślałam sobie, że na koniec, znaczy ja mam taką tabelkę jeszcze z danymi dotyczącymi tego, ile płaci się składek, z jakiej umowy i na jakich zasadach. Jeżeli będzie czas, to wam to po prostu rozdam, jeśli będziecie mieli pytania, to porozmawiamy, ale to już jest, powiedziałabym, troszkę wyższa szkoła jazdy i nie chcę was o tym domęczyć. Więc pomyślałam sobie, że są dwie rzeczy, o których się teraz dyskutuje w Polsce i jedna z partii, która chyba też jest tu obecna na sali, jej reprezentanci, reprezentantki to postulują, to jest emerytura obywatelska, no bo mamy tak bardzo niskie te emerytury i są ludzie, którzy mówią, wprowadźmy emeryturę obywatelską. To są tacy ludzie, którzy tutaj to postulują. Wy w ogóle wiecie, o co chodzi? Tak, jesteśmy razem. Jeszcze słyszę takie określenie. Może razem coś tam. No jako związkowcy nie wiem, o co chodzi, także prosimy o tajemnicę. To może sprawdzić bardziej razem, jeśli chcesz się powiedzieć, bo może porozmawiać, czy to jest to, czy złe rozwiązanie, no tak generalnie, bo wy jesteście zarazem, tak? Tak, tak, parę osób razem. Postulujecie emeryturę obywatelską, macie w programie, więc może coś się powiedzieć. Nie przygotowaliśmy się w takim razie, ale... Wolę być wobec... Słuchajcie, dobra, do początku, będziemy razem o tym mówić. Wspólnie. Wspólnie. Ale możemy wspólnie. Ja tylko radzę. Wspólnota ryzyka. Słuchajcie, jest taki problem, o którym mówiłam, że nasze emerytury zależą tylko od tego, ile odkładamy składek podzielone przez tak zwane nasze trwanie życia. Ponieważ mamy niski wiek emerytalny, zwłaszcza kobiety, i mamy problem polegający na tym, że pensje w Polsce są niskie. Bo jeżeli pokazujemy średnią, to się okazuje, że zdecydowana większość ludzi w Polsce nie zarabia średniej. Że są branże, w których na przykład budowlana, w których 25% osób pracujących zarabia tylko minimalną pensję. Że jest bardzo dużo ludzi na umowach zlecenie, których nie oskładkowuje właśnie na zasadzie, że robi umowę pracy i zlecenie. Że mamy dużo ludzi, którzy są nieaktywni, mamy w ogóle wysoką stopę dezaktywizacji zawodowej. Ani nie pracują, ani nie są bezrobotni. I te osoby mijają lata i nie płacą składek. Z różnych powodów. I ja ich nie oceniam, ani nie mówię, że to jest dobre, złe. Albo płacą niskie składki. Dlaczego emerytury kobiet teraz średnia emerytura mężczyzn? 2,5 tysiąca średnia emerytury kobiet. 1500. Teraz, na korzystnych warunkach. Bo kobiety zarabiają mniej, więc płacą mniejsze składki. To tego żyją dłużej. Ale też mniej potrafią. Życie dłużej. To Ale to jest tak samo.
ale te osoby, które teraz pobierają emerytury, i ta dysproporcja, o której powiedziałam, ciągle niskie emerytury, to są osoby, które mają wyliczone świadczenia na korzystnych warunkach, mają bardzo dobry kapitał początkowy, bo to jest korzystny kapitał początkowy. I mają, część z nich ma jeszcze liczone według starej formuły, gdzie w ogóle była kwota socjalna, więc to było troszkę inaczej liczone. Ale my jesteśmy tym pokoleniem, bo założę się, że na tej sali nikt nie pracował przed 99 rokiem, a jeśli to bardzo krótko albo studiował, nieważne, ale generalnie w większości jesteśmy osobami, które nie będą tego miały. Czyli będziemy mieli niskie emerytury. Ci z was, którzy dostali te kopety z ZUS-u, bo mają ponad 35 lat, widzieli te kwoty. To są kwoty, za które nie da się przeżyć. Jeżeli system będzie tak funkcjonował, no to jest jakiś problem. I właśnie między innymi partia Razem, ale nie tylko, ma taki pomysł, ale ja nie mówię, że jest dobry, ale tylko o nim mówię. Ma taki pomysł, żeby prowadzić tak zwaną emeryturę obywatelską. Słyszeliście o powszechnym dochodzie gwarantowanym? Dyskusję? Partia Razem słyszała, ale czy inni słyszeli? Tak, słyszeli. No więc emerytura obywatelska jest rodzajem powszechnego dochodu gwarantowanego, ale właśnie dla emerytów. Czyli zakładamy, że każdy emeryt dostanie powiedzmy 1500 zł, niezależnie od tego, czy pracował, pracowała, nie, czy jaka była sytuacja. Po prostu masz skończone X lat, dostajesz świadczenie od państwa. Czy to brzmi dobrze? Nie, to nie. Więc jeśli nie chodzi o dokładną kwotę, to proponujemy 1500 zł. To jest, zdaje się, już na rękę. No dobra, super. No dobra. No i pomysł jest... Przy założeniu oczywiście, słuchajcie, że faktycznie są bardzo niskie emerytury. Są osoby, które przecież zarabiają, tak jak wspomniałaś, nawet poniżej tej emerytury minimalnej. No to jest jednak faktycznie różnica. No wiadomo, że fajnie by było jeszcze więcej, ale też staraliśmy się, żeby to miało jakieś umocowanie w budżecie i umocowanie w realiach. Macie symulację, ile to by na przykład w tej chwili kosztowało? Musielibyśmy to sprawdzić. No, starczy pomnożyć liczbę emerytów raz na 1500. Wrócimy, czy to będzie więcej niż budżet Polski. Ja to miałem tę symulację dopiero, to zaraz o nich powiem, tak? Ja 1500, tak, czyli brutto dochodzi... Tak, robiłam im brutto metrę. Pamiętaj, że w Polsce jest wszystko bardzo ponad 200. Ale emerytury nie są 2 razy. Liczba emerytów to 5 milionów? 5,5 milionów. Tak, emerytury nie są 2 razy. Czyli 200 razy 5 milionów. Teraz płacę po matematyce, tak? Ale nie płacisz od składki, składka jest odliczona od tego. Ale płacę teraz składkę. Ale nie płacisz od wysokości składki. Później emerytury znowu będę płacił. Ale nie od tego, od składki, której nie płaciłeś teraz. Płacąc podatek, odliczasz składkę. Nie płacisz podatku od składki w tej chwili. Dlatego w przyszłości emerytury są opodatkowane. On na 800 milionów. Ale nie wiem. Tak, to też była jeszcze jakiś czas temu dyskusja na temat opodatkowania się emerytów. To jest pomysł PSL, żeby zdjąć, ale tu chodzi o to, że to ludziom się wydaje, że 2 razy płacą podatki, a tego nie ma. Bo kiedy płacimy podatki, to odliczamy od kwoty składki emerytalne. Więc od tego nie płacimy składek, więc ten kapitał jest nieopodatkowany i dopiero jak pobieramy emeryturę, to wtedy jest. Znaczy odliczamy ją do kwoty. Tak. Może w przypadku osób, które zdają oświadczenia, jednocześnie są ciągle zawodowe. To jest troszkę. Doktor, ile tam wyszło? No już mówię, to wyszło tak, że to jest 5,5 miliona Polaków. A to razy, się. Tak. To jest razy, 720 tak, 1752. Jeżeli mamy zdrowotną i opodatkowanie na poziomie 18%. No, słuchajcie. No, wychodzi, że to jest rocznie 116 miliardów, prawie 117. Więc to jest... Mniej niż to. Tak. Ale jest jeden problem. Słyszeliście kiedyś o czym się nazywa prawa nabyte i będące w szansie na wywanie? Ale to można wszystko skasować, odebrać. Tak, to dobra zmiana, już to wygląda. Nie ma. Generalnie rzecz biorąc, jeżeli sobie liczymy, że zaczynamy wszystko od zera, to wychodzi taniej niż to, ale jest jedno ale. To my płacimy składki, czy nie płacimy na to? Czy jeżeli finansujecie to z podatków, to rozumiem, że finansujecie
wyjdzie to z budżetu tych 398 miliardów. Albo dodajecie... Ale z podatków czy ze składek? No więc właśnie to jest pytanie, ja tutaj nie chcę też Znaczy ja generalnie nie jestem bardzo wielkim przeciwnikiem emerytury obywatelskiej, tylko myślę, że to wymaga bardzo dużego opracowania pewnych kwestii, których się... takiego szczegółowego. I chcę pokazać, że pomysł sam, żebyśmy my wszyscy mieli minimalną emeryturę gwarantowaną na to tak, jest okej dla mnie, bo nie może być tak, że będziemy żyli z jakichś śmiesznych pieniędzy, bo będzie srebrna rewolucja, będzie dramat, będziemy żyli z pomocy społecznej, bo jak nie będziemy nas stać. To jest po prostu dramat i system musi podlegać reformie. Ale emerytura obywatelska jest bardzo fajnie brzmi, ale ma takie, moim zdaniem, możemy dyskutować, zagrożenia. Po pierwsze, tak jak mówiłam, prawa nabyte i będące w trakcie nabywane. Nie może być tak, że dzisiaj odbierzemy emerytury tym, którzy je podpierają, albo obniżymy wszystkim do 1500. Średnia emerytura, jak mówiłam, dla mężczyzn 2500, dla kobiet właśnie 1500. To znaczy, że większość kobiet dostaje emeryturę niższą niż 1500, więc dla nich to byłoby korzystne, a dla mężczyzn nie. Czyli, czyli można by było finansować mimo wszystko ze składek, bo jakaś większa część mimo wszystko jest składek, byłaby usunięta z składek, które w chwili obecnej są wypłacane. Ale problem polega mają mniejszą rzecz niż 1500. Kobiet? Tak, ja mówię, no, ale ogólnie rzecz biorąc, byłaby to znacznie mniejszym stopniu to zwyżka, jeżeli chodzi o kwestię składkową, nie? Tak, jeżeli mówisz o kwocie w miliardach, nie? No, tak się dzieje. No, tak się dzieje. No, tak się w ramach tego hasła emerytury obywatelskiej to w zasadzie można takie dwa wycieczki jakby różnić. Jedna to jest właśnie taka, że wszystkie osoby w wieku emerytalnym miałyby no, prawo do tego świadczenia, druga, czy może to się już nie mieści w kategorii emerytury obywatelskiej, to jest jakby stworzenie takiego, coś takiego w Szwecji jest. Tak, tak, ale nie tak jak jest obecnie, że jest ten staż pracy obowiązkowy, tylko po prostu bez stażu dla tych, którzy mają albo za małe, albo na różne okoliczności. I być może to byłby taki pośredni wariant, który nie byłby tak daleko idący jak powszechna obywatelska. Że człowiek, który przepracował 5 lat, ma dostać taką samą emeryturę, który człowiek, który przepracował 45 lat. Tak. Nie, moim zdaniem to nie musi tak wyglądać, no bo ta koncepcja nas nie polega. Ona polega na tym, że to jest miejsce, ale to ma osoba, która nie otrzyma. No tak, tak, to jest zasadnie. Płacimy tylko ta część, którą byli w Polsce. To nie jest tak, że
minimalne. Tą część, którą przepracowałaś w Polsce, nie całą. Jeżeli ktoś pracował w sumie 30 lat, to się liczy, że pracował 30 lat, ale my płacimy tą część, którą pracował w Polsce. Ale nie mniejszą niż minimalna gwarantowana emerytura. To jest problem. W umowie z Ukrainą jest taki zapis. No nie, no muszą jeszcze 25 lat zgodnie z polskimi zasadami. Tak. Ale to muszą przez 25 lat pracować w Polsce, to już nie jest tak mało. No tylko biorąc pod uwagę okres, kiedy, że tak powiem, mamy napływ pracowników, no to raczej jest mało prawdopodobne, przynajmniej w tym pierwszym roku. Że osiągną 20-20 lat. Tak, więc problem nie będzie. Słuchajcie, nie, ale o emeryturach obywatelskich mieliśmy rozmawiać, bo ja też nie chcę tego pomysłu tak całkowicie krytykować, bo generalnie rozumiem, że się pojawiają takie. Moim zdaniem są sensownym rozwiązaniem jest to, że tu mówimy też Rafał, czyli rodzaj emerytury minimalnej gwarantowanej, że każdy ma tam swoją wypracowaną. Może prowadzimy na przykład zdefiniowane świadczenie i składkę i połączymy to, żeby nie było tak, że wszyscy tylko tyle, co wypracowaliśmy, jakiś element solidarnościowy, ale żeby emerytura minimalna dla osób najuboższych jednak była gwarantowana na jakimś tam poziomie, a nie, że wszyscy, cały system reformujemy całkowicie, bo mówię, największym moim zdaniem problemem są prawa nabyte i będące w trakcie nabywania w tym wypadku i to, że wielu ludzi uważa, że to jest bardzo niesprawiedliwe, bo jest, bo jednak jak ktoś pracuje bardzo długo i wypracuje sobie powiedzmy 4000 emerytur, a ciągle tacy ludzie są, to dlaczego ma dostać 1500? I problem, o którym mówił Zbyszek, bardzo ważny, czyli to, że zachęca to do ucieczki w szarą strefę, bo niezależnie od tego, ile składek zapłacimy i tak będziemy tyle mieli. Chociaż teraz trochę tak już jest w naszym pokoleniu, no ale to już jest inna rzecz, bo chyba nie ma takiej świadomości. Generalnie pomysł jest wart rozważenia i na pewno jeszcze będzie się pojawiał w dyskusjach, a partia Razem, która postuluje, pewnie będzie więcej o nim mówić, pokazywać, jak to będzie finansowane. Coraz więcej ludzi w ogóle mówi o tym, więc to tak samo jak o dochodzie gwarantowanym. Pamiętam, jak to Ryszard Szatunek o tym mówił, a teraz nagle jest bardzo dużo ludzi, więc się zmienia. Jest jeszcze jedna rzecz, już będziemy się zbliżać ku końcowi, natomiast bardzo często, kiedy ludzie mówią o emeryturze obywatelskiej, to mówią też, no ale zobaczcie, tak samo działa w Holandii albo w Kanadzie, to nada standardowy przykład, tylko nikt nie mówi o tym, że w Kanadzie ta emerytura obywatelska, siła nabywcza nie jest bardzo wysoka i trzeba przemieszkać ileś lat na terenie Kanady, 40 minimum. Jak ktoś mieszkał krócej niż te 40, to ma odsetek tej minimalnej, która nie jest taka wcale wysoka, a poza tym tam zdecydowana większość, tak samo w Holandii, jest objęta pracowniczymi programami emerytalnymi, czyli dodatkowym drugim filarem, o którym nie ma mowy. W tym programie nie widziałam w każdym razie, natomiast to jest finansowane częściowo przez pracodawcę i pracownika, te składki są płacone. I generalnie to jest najczęściej na podstawie branżowych układów zbiorowych pracy, których u nas nie ma praktycznie, poza tym, że Gacyk jest objęty, jak się okazuje. Nie no, wszyscy kolejarze. Nie, ja nie jestem objęty. Nie, ja nie jestem objęty. Ja nie jestem objęty. Ale my tego nie rozumiemy. Generalnie mamy w Polsce problem z branżowymi układami zbiorowymi, które są najlepsze w kontekście emerytalnym. Szanujący kolejarz nie jest objęty. Ja też. Takim największym układem zbiorowym, chociaż jest rodzajem ustawy pracy, jest karta nauczyciela w Polsce, ale obejmuje wszystkich nauczycieli, to jest ustawą, więc to jest pewien rodzaj układu, ale generalnie nie mamy układów branżowych, bardzo jest ich niewiele i są dla bardzo wąskich branż, więc takich programów pracowniczych nie będzie nam łatwo wprowadzić, jak mają Holandii czy w Kanadzie. Ale jest taki pomysł i ten właściwie pomysł już jest praktycznie, będzie przegłosowany, jest pewna na pierwszym czytaniu Sejmu propagacja, czyli że będziemy mieli pracownicze plany kapitałowe. Co w tej nazwie jest emeryturą? Czy generalnie mamy ten problem już na poziomie nazwy, że tu emerytura nie pojawia się w nazwie. Będziemy płacić wyższe składki, które będą inwestowane na giełdzie, nasze pieniądze i będziemy wszyscy tym systemem objęci od 1 czerwca 2019 firmy od 200 pracowników z wyższą, potem trochę mniejsze, z możliwością zadeklarowania, że nie chcemy być w tym systemie. Ale generalnie rzecz biorąc, jak mówi profesor Orzeńczak, jest to wprowadzanie ofy tymi drzwiami, czyli zabierają nam ogromną część pieniędzy, drugą dopłaca pracodawca, a trzecią państwo, to są ogromne miliardy, które będą wypływać na rynek kapitałowy i mają rzekomo zagwarantować nam wysokie emerytury w tych, zaraz, w
tych prognozach rządu to są bardzo wysokie emerytury, a jak ja się wczytać w to, to widać, że to jest liczone dla osób, które zarabiają średnią pensję i pracują przez 40 parę lat, co jak wiemy nie jest takie częste, więc no mamy z tym problem. IKE i PPS są trzecim filarem, nie są obowiązkowe, mają tam 3, 5, 2 i 14% osób objętych, więc praktycznie to wygląda na razie nie rozumiem. A jakiś waloryzacja spadek? To jest w ogóle problem, bo na przykład nie ma żadnej gwarancji. W sensie jak ci wszystko stracą, to nic. A obecnie tak mniej więcej złoma rok. Waloryzacja taka jeszcze nie działa, ale ciężko powiedzieć. Nie, dokładnie ci nie powiem, jaka jest. Ale można może w tym ZUS-ie zostać? W tym ZUS-ie można zostać. Tak, to nie wychodzi z ZUS-u, tylko z dodatku musisz płacić wyższą składkę, gdzie będziemy mieli mniejsze pensje. Nie wyjdziemy z ZUS-u, tylko będziemy dopłacać. Ale jak nie chcemy tych pracowniczych. No to musicie z pracodawcą. Tam, gdzie są związki zawodowe, ich nie chcą, ale nie chcą na pewno. Nie takie techniczne, bo te pracownicze plany kapitałowe, one są takim Stowarzyszeniem Wózka robiące inaczej. I one są trochę podobne do OFE. I w przypadku OFE doszło do takiego zawartego mechanizmu, że pieniądze, które państwo dało otwartym funduszom, zostały wydane na to, żeby zostały pożyczone państwu w formie obligacji. I jakie jest ryzyko, że to się powtórzy? W tym przypadku jest trochę to inaczej wygląda, ponieważ OFE było tak, że nasza składka 19,52 była podzielona na dwie. 12,2 szło do ZUS-u, a 7,3 szło do OFE. Więc się zrobił ogromny deficyt w ZUS-ie, bo trzeba było właśnie to, o czym mówiłam przy emeryturach obywatelskich, wypłacać obecne emerytury, a jednocześnie mieliśmy o 1/3 mniejszą składkę, w której powinny były być wypłacane. Więc co innego. Ale ten problem, o którym Pan mówi, jest słuszny, słusznie Pan uważa, że jeżeli oni będą inwestować w obligacje Skarbu Państwa, to znaczy, że właśnie załatwią. Ale oni nie będą też więcej w akcje, też mają większą możliwość inwestowania za granicą, więc to wszystko jest... No i mogą stracić. Mogą. I nie ma gwarancji. Tak, to jest tak. I jeszcze jest powiedziane, że jeżeli związki zawodowe nie dogadają się z pracodawcą, to pracodawca sam podejmuje decyzję. Czyli właściwie wykluczone są niemalże związki zawodowe w projekcie ustawy, który jest... Więc trzeba coś... Tak, ja generalnie jestem zwolennikiem pracowniczych programów emerytalnych, ale absolutnie nie w tej formie, która jest... Ja myślę, że my musimy zbierać tych akcji. Jeszcze było pytanie od Pana i pan, co Pan powie? To będzie po to, bo nie jak to by z tym oferze, gdzie by nie zmieniono na gdzie giełda, tak? Dokładnie tak to będzie wyglądało. Jak to mówiła profesor Orędzia, rosyjska ruleta. W naszej gminie dwie wystawy. Takie ładne reklamy powinniśmy się odbyć. O, takie palmy w ogóle. Jak my cymeryci pod jedną palmą z Polskiej na super. Tak, to jest ten palmy. Więc jeśli chodzi ogólnie o emeryturę obywatelską, no to też jest w ogóle pomysł z powiedzmy z Danii, tak? To znaczy w Danii też są takie rozwiązania. Danii jest drugi filar. No i właśnie to, co my jeszcze mamy jako kolejną propozycję, to jest publiczny fundusz inwestycyjny, który jest finansowany z składek, jak fundusz rezerwy demograficznej. A to jest zupełnie nic innego. Fundusz Rezerwy Demograficznej jest finansowany z pierwszej źródła prywatyzacji, które w ogóle nie wyszło. I ono teoretycznie uzupełniać dziurę w FUS, kiedy było OFE. Tylko się okazało, tak, że nie ma... Tak, ale jakbyśmy chcieli, żeby to było finansowane ze składek pracowniczych? Faktycznie, tak. I faktycznie jakby dawało możliwość powiązania też wysokości tej emerytury ze stażem pracy. Czyli faktycznie te osoby, które odpowiednio więcej przepracowały, miałyby możliwości powiększenia sobie tej emerytury. To tak na kwestii. Emerytura obywatelska plus. Dlatego nie widziałam. No ciekawe. Wszystko do dyskusji. Tylko co to będzie finansowe. To jest dobre. Czyli ja wiem, że to brzmi liberalnie, co mówię, ale pokazałam Wam, o co mi chodzi. Mamy prawa na bycie.
na jedno pokolenie. I to jest ten problem. Ale sam pomysł na emeryturę obywatelską, na minimalną emeryturę gwarantowaną, na jakieś nie wyższe minimalne pensje, nie jest czymś... Myśmy mieli sprawy, na świecie nie ma. Słuchajcie, ja wam rozdam tabelki, ale nie będziemy ich chyba omawiać. Chyba, że byście mieli jakieś pytania. Tutaj jeszcze, jakie są oskładkowania i kto płaci składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych wyłącznie i zdrowotne chyba też tam. A nie, mam i Fundusz Pracy Zdrowotny, więc wszystko jest. W zależności od tego, jaką ma umowę. Ja zazwyczaj ze studentami robię tak, że robimy potem case'y, że kobieta zachodzi w ciążę, jest na różnych, każda grupa ma inną umowę, na innej umowie tą kobietę i liczymy jej świadczenia, żeby pokazać, jak to wygląda. No to generalnie do waszej wiedzy jest, żeby sobie... Bo myślę, że już...